Witajcie. W tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób przygotować w programie Word kopertę. Pierwszym krokiem jest uruchomienie programu Word. Na tym górnym pasku szukamy zakładki korespondencja i wybieramy pierwszą opcję koperty. Na początku musimy wpisać adres odbiorcy. Ja wpiszę. Tutaj sobie już przyspieszę to. Kolejnym krokiem jest opcjonalne pisanie adresu zwrotnego. Możemy pominąć tą opcję. Ja piszę. Sobie już wkleję poprzedni adres, tylko zrobię na przykład drobną korektę. Następnym krokiem jest też opcjonalny zmiana czcionki. Jeśli chcemy to zrobić, to klikamy w środkową opcję. Wybieramy teraz tutaj opcję kopert. Mamy takie coś jak adres odbiorcy i czcionka. Ja ustawię sobie czcionkę Arial i zaznaczę OK. Tu oczywiście, że już też będziesz ktoś kolor ustawić, gdyby. Raz wpisz sobie czcionkę adresu zwrotnego, ale na przykład na czcionkę Tahoma. Też tutaj sobie mogę też zmienić kolor czcionki i takie coś teraz wykonam. I klikam OK. Zatwierdzam ponownie po naciśnięciu przycisku OK. Następnym krokiem jest wybranie naszej koperty. Od jakiego rozmiaru naszej koperty, więc klikam opcję kopert i mam rozmiar koperty. Tutaj mogę sobie wybrać odpowiedni rozmiar. Następnym krokiem jest włożenie naszej koperty do drukarki. Ja to pokażę na przykładzie drukarki Brother DCPJ105. Myślę, że w nowszych modelach tego urządzenia wygląda to podobnie. Wyciągnę sobie podajnik papieru z mojej drukarki. Sobie troszeczkę zwiększy kadr. Okay. Wciągnę sobie papier A4. Rozbiorę sobie moją kopertę. I teraz tutaj sobie ja muszę ustawić odpowiednio podajnik. I teraz bardzo ważne jest, żeby włożyć naszą kopertę odpowiednio. Żeby się oczywiście teraz nie pomylić, ta część musi dolegać do tutaj. Czyli w taki sposób trzeba założyć naszą kopertę. Muszę ją tutaj docisnąć. Ale koperta musi mieć minimalny luz. W taki celu, żeby nasza koperta została odebrana z podajnika papieru. Teraz włożę podajnik do drukarki. I następnym krokiem będzie ustawienie tutaj w opcjach drukowania odpowiedniego trybu wydruku, metody, tak. Tutaj muszę z tych ilustracji wybrać odpowiednią, czyli tak jak wkładałem
moją kopertę. W moim przypadku ta jest prawidłowa. Czyli tutaj ta przedostatnia. Teraz klikam OK i klikam drukuj. Tutaj czy się pyta program, czy chce zapisać nowy adres zwrotny. A to oczywiście kliknę nie, gdyż nie będę tego fikcyjnego adresu zapisywał. Teraz jest proces wydrukowania. Drukarka drukuje tą kopertę. I teraz mamy odpowiednio wydrukowaną kopertę. Dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego filmu po dłuższej przerwie.